Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zumaciek, a to jest kolejny drugi już odcinek Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. No i cóż, zaczynamy kolejną przygodę, lecimy do świata numer 2. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zaczęliśmy naszą wielką przygodę, znaczy wielką, no cóż, dopiero będzie wielka. No i jesteśmy w tym mieście, mamy tutaj już pierwszy z buzelek zdobyty. No i w tym świecie pierwszym już chyba mamy wszystkie. Tak, tylko jeszcze, oczywiście poza odcinkami będę robił, nutki zbierał tutaj, żeby mieć jakąś tam walutę, prawda? A ten Jinjo, o właśnie, w sumie wiecie co? Zmiana planów, lecimy do pierwszego świata, ponieważ chcę wam pokazać, że tu są jeszcze takie Jinjo, czyli takie challenge Jinjo. Nie są to co prawda za puzelki, ale żeby zdobyć tych Jinjo, czyli tutaj na przykład, za chwilkę wam pokażę, o co mi chodzi dokładnie. A poza tym, możemy sobie tutaj na przykład zmienić pojazd, właśnie zmień pojazd. Moje projekty, tutaj mam też jakieś tam projekty, prawda? To są moje projekty zapisane na dysku, że kiedyś tam grałem, prawda? I one są dosyć dobre, na przykład ten pojazd, czy ogólnie ten, któryś tam pojazd, na przykład ten samolot. One są dobre, tylko tutaj są wszystkie wybrakowane, jeśli chodzi o... No po prostu nie mogę nimi grać, ponieważ brakuje części. Projekty Humby i na przykład mogę sobie wziąć tym razem taksówkę, żeby była szybsza. Widzicie? Mamy taksówkę, nawet mamy miejsce na jeden NPC, ale to nie jest ważne. Teraz sobie gadamy z tym. Z Jinjo. Oto próba Jinjo prędkości. Żeby wygrać żeton Jinjo, musisz osiągnąć prędkość wyznaczoną przez prędkościomierz. Dobra, czyli to jest akurat łatwy. To jest bardzo łatwy challenge. Po prostu musimy mieć bardzo... Rozbuje to ustrojstwo do prędkości zaznaczonej na liczniku. Dobra. Czyli to musimy sobie wybrać. Ajajaj, kurde. Aj, mam nadzieję, że mi się uda tym samochodem akurat to zrobić. No, akurat się udało. To wszystko. No proszę, udało się. Byłem przekonany, że ten złom się rozleci, zanim nabierzesz odpowiedniej prędkości. No ale na szczęście zdobyliśmy Jinjo, zdobyliśmy właśnie ten żeton Jinjo. No i proszę bardzo, to był pierwszy challenge, tak wyglądał pierwszy challenge. Nie każdy challenge będzie wyglądał akurat tak, ale... O, tu mamy kolejnego. Ale jednak będą dosyć do siebie podobne, ale nie takie same. Oto zawody w Jinjo znajdowaniu. Posłuchaj opisu, znajdź brakujący przedmiot i przynieś go. Dostaniesz żeton Jinjo. Flip smark. Nie, to będzie... Coś takiego. Ach, zostaliście... Coś tam widzieliście? Dobra, za chwilkę zobaczymy opis misji. Chodzi o moje stare Banjo. Rodzinna pamiątka od pokoleń. Wczoraj jak zwykle brzdąkałem sobie na zaroślach nieopodal. Orzechów mam, bo i od tamtego czasu nie widziałem tego instrumentu. Dobra, czyli tak, wybierzemy sobie pojazd. Projekty Humby, ciężarówka. Nie, dobra, wybierzemy sobie jak na razie ten. Ale możemy stwórz pojazd, możemy wcisnąć na stwórz pojazd. I ten pojazd możemy na chwilkę po prostu... Na chwilkę możemy tutaj po prostu ulepszyć, ale widzę, że nie mam praktycznie żadnych części, więc to akurat nie pokażę wam teraz. Ale dobra, rozpoczynamy grę i już domyślam się, gdzie będzie to całe Banjo. Oczywiście to będzie też na czas. Tutaj mamy Jinjo, a Banjo powinno być tam, gdzie są orzechy Mambo, czyli gdzieś... Prawdopodobnie tutaj. Chociaż mogę się mylić, oczywiście. Jak na razie się tak rozglądam i nie widzę za bardzo. Zobaczymy, może gdzieś tutaj. A widzicie, dosyć trudno tak się... No ciekawe. Oczywiście fajna muzyczka leci w tle, bo to muzyka w Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie i Banjo właśnie Nuts and Bolts. Grant Kirkhope, który jako
no po prostu kompozytor tych utworów, naprawdę bardzo, no świetny człowiek. I polecam po prostu sobie posłuchać, przesłuchać soundtrack z tych Banjo-Kazooie. Oczywiście wiadomo, że nie każdy lubi gry, znaczy nie każdy lubi muzykę z gier, tak jako sobie słuchać jako muzykę. Ale ja czasami lubię sobie przesłuchać cały soundtrack na przykład z Banjo-Kazooie, który trwa na przykład z 2 godziny. I lubię sobie przesłuchać cały, to po prostu cały. Dobra, kurczę, ja muszę się tu troszkę pokręcić. Tutaj widzę, że coś jest, patrzcie na to. Szybko, szybko, szybko bierz to. Tu oczywiście są nasi przeciwnicy. Jak widzicie. Ale nie musimy ich rozwalać. Spokojnie możemy wziąć tylko to banjo. Bierzemy tutaj, pakujemy. I wracamy. Teraz właśnie tylko wracamy do naszego Jinjo. No i da nam żeton. Dawaj, dawaj. 2 minuty, co prawda. Wiecie co? Znaczy no w sumie to nie było na czas, więc wygraliśmy tak czy siak. Dziękuję ci bardzo, Banjo, będę go lepiej pilnował. Bardzo fajnie. No i dostaliśmy żeton. Świetnie. No i świetnie. I teraz wracamy, ten świat już jest praktycznie prawie w 100% zaliczony. Pozostają tylko właśnie nutki, które, no których nie będę zbierał teraz. Tylko poza odcinkiem, albo, no, coś takiego. Więc wracamy się i wchodzimy do świata numer 2. Wciśnij przycisk back, aby gdzie... Aha. Dobra, dobra. No i właśnie, i teraz mamy tak, tu jeszcze mamy kratkę. Spadaj stąd, Grantildo. Tutaj mamy kratkę kolejną z kolejnymi częściami, więc to akurat jest potrzebne. Bardzo potrzebne w sumie. Bez tego ani rusz. Dobrze, tu jeszcze... dobra, tam na razie nie. Ale gdzieś w tę stronę jakbyśmy się udali. Tam są kratki różne. Wiecie co, ja w sumie tam się mogę przejechać. Tam się przejadę, żeby wziąć jakieś tam kratki. Właśnie tutaj na przykład mamy... Tylko musimy tu wskoczyć jakoś tak umiejętnie. Dobra, mamy kratkę. Pięknie, lecimy dalej. Tu jeszcze mamy kolejną. Ale tę kratkę nie dostaniemy. Znaczy, dobra, dobra, dostaniemy. Tylko pozbieram sobie te nutki tutaj. Okej. No i tak, jak dostaniemy się tam na górę, weźmiemy kratkę i to pójdziemy do świata numer 2. I tam będą chyba 3. Z tego co pamiętam, 3 puzelki do zebrania? Nie pamiętam dokładnie. Tu są te wszystkie światy, widzicie? Ale fajny ten świat. Ten świat tutaj nie jest powiązany z tym, co te drzewa są. Nie, to świat w środku, znaczy świat tam wygląda zupełnie inaczej. Pokażę wam, jak dojdziemy do tych etapów, bo naprawdę warto pokazać, bo świat jest naprawdę bardzo fajny tam. Dobra. Aj, nie to, kurde, no. Okej. Mamy 3 kra... Łohoho, żeż ty, kurde. No cóż, no troszeczkę musimy to inaczej zrobić. Troszeczkę inaczej zorganizować. Dobra, kładź. Potem kolejna. I potem jakoś... No dobra, zobaczymy, czy jakoś tak możemy ujechać. No, jakoś sobie radzimy, chociaż za chwilkę możemy się... Dobra, 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 ajajaj, no dobra. Ale na szczęście możemy to tutaj postawić. Automatycznie kratka już tam będzie. No, tylko się... Okej, tu kolejna. No i ostatnia. Dawaj, dawaj. No patrzcie na to. No, kurde. Kurde, jego mać. Tutaj kładź to. O proszę, dobra, teraz gadamy z Mambo. No i odkrywamy nowe części. Jakie dokładnie? Standardowe koło, małe paliwo, zderzak, mała amunicja, mały silnik. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, dobrze, bardzo mi się to przyda. Więc teraz tak, wchodzimy do świata numer 2. Oczywiście ten świat będzie wyglądać tak samo jak pierwszy. Też będzie tu orzechowe pole, tylko akt drugi, czyli 3 puzelki do zebrania.
3 żetony Jinjo, no i tam oczywiście nutki kolejne, czyli 200 nutek. Więc zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. No na pewno, no powinno się udać. Oczywiście nie mówię, że przejdę tę grę na 100%, czyli zdobędę w każdym świecie po tyle pozwyków, ile powinno się zebrać. Aż mnie czkawka zaatakowała. Ale wiecie, o co chodzi. Dobra, zbuduj pojazd. Tak, zbuduj pojazd, ponieważ teraz możemy sobie to troszeczkę zmodyfikować. Tak. Daliśmy dodatkowe paliwo i możemy też dodatkowe zasilanie, dodatkowy mały silnik dać, żeby ten samochód ogólnie był o wiele, wiele szybszy. Dobra. No i spadamy. Nie musimy nawet tego... tak. Nie musimy tego zapisywać, bo to będzie tylko jednorazowo. Widzicie, jaki teraz szybki jest ten samochód? Znaczy, no, szybki, no. W miarę szybszy niż wcześniej był. Dobra. Tu mamy nutkę, którą weźmiemy. Tu kolejna nutka. No i dobra, więc gramy teraz z Mambo. I co on ma tutaj nam ciekawego do powiedzenia? Może to głupie pytanie, Mambo, ale dlaczego stoisz obok tykającej bomby? Bomby? O, w mordeczkę. Mambo nie wiedział, że to bomba. Bomba zrobi duże bum. Orzeszki Mambo lecą aż za chmurną Kukulandię. Właśnie, czyli coś z bombą teraz będzie. Mambo zajęty był zamiataniem, kiedy usłyszał dziwny hałas. Z nieba spadł wielki metalowy ptak i prawie wylądował na czaszce. Coś tam, prawie? Taka szkoda. To mogło ci to wyjść na zdrowie. Dobra, Czachucu, co się stało potem? Mambo szturchnął ptaszyską miotłą, a ona zaczęło tykać. Teraz Mambo ma wielkie kłopoty, bujaka. Prawdę mówiąc, Mambo, nie mamy wielkiego doświadczenia z materiałami wybuchowymi. Co chcesz, żebyśmy zrobili? Misiu użyje traktora Mambo, żeby zebrać bombę od Batelskiego. Do Batelskiego. On, to jest oficer z wojska, no tak, no i on oczywiście rozbroi tę bombę. Dobra. Myślę, że już to możemy zrobić. Rozpocznij grę. I nie obiecuję, że w tym etapie, w tym challenge'u zdobędziemy trofeum, ale spróbujemy. Dobra. Szybko teraz jedziemy. Ajajaj, no właśnie, już źle zrobiłem, bo myślałem, że ten... No myślałem, że to trzeba będzie zawrócić, prawda? Więc tak. Uwaga. I wsiadamy, jedziemy. Tutaj skoczymy, mam nadzieję, że mi się uda. A, ajajaj, jest. Dobra, teraz musimy jechać do Batelskiego. Batelski będzie tam, no górze, ja wiem jak się tam jedzie. Oczywiście tutaj atakują nas wrogowie, bo to nie jest tak, że tu nie będzie... Ajajajaj! Naprawiamy samochód, naprawiamy. Nie jest tak, że tu jest tak bezpiecznie. Ale na szczęście chyba nam się uda nawet trofeum tutaj zdobyć. Dobra, dobra. Jeszcze mamy 20 sekund, co do trofeum. Świetnie, udało się, fajnie. Oczywiście na początku te challenge są właśnie takie łatwe, na przykład pojedź albo znajdź coś i wróć, prawda? Ale później naprawdę te challenge potrafią być challenge'ami, potrafią być naprawdę trudne. No i dobra, Batelski będzie rozbrajał bombę. Bum. I rozbroił bombę. Świetnie. No tak, Batelski. Miś się spisał, Mambo musi skombinować inny dywanik. Czas był naprawdę krótki, więc Miś dostaje wielką nagrodę. Więc dostaliśmy trofeum, dostaliśmy puzelek i dostaliśmy kilkanaście nutek. Oczywiście te nutki tutaj standardowo będę sobie zbierał poza odcinkiem. Poza odcinkami, żeby nie marnować na to czasu. A tymczasem pojedziemy sobie do tego gościa i ten gościu, pamiętam, że tutaj będzie to wyścig i w wyścigu trzeba będzie troszeczkę zmodyfikować pewien samochód. W sumie taksówkę chyba, albo wyścigówkę, już nie pamiętam. W każdym razie ten gościu trasy wyznaczają bramki kontrolne. Przejedź przez wszystkie, a dotrzesz do mety. No tak, czyli po prostu standardowy. Dobra, to akurat nic z tego nie będzie. Wybór HGW? Nie. Projekty Hamby. Wyścigówka. Stwórz pojazd i wyścigówkę możemy tutaj właśnie troszeczkę przerobić.
Nawet kolor możemy pokolorować, ale ja się nie będę bawił w takie kosmetyczne rzeczy. Dobra, czyli tak, paliwo dajemy. Plus jeszcze zasilanie. Kolejny silnik, dwa silniki. Im więcej silników, tym szybszy samochód. Więc tak, gdzie to dajemy? A damy to tu, zamiast tego. O proszę, i teraz będzie... Teraz powinno być okej, teraz powinno jechać jak nie wiem co. No w każdym razie zobaczymy. Rozpocznij grę. No i zobaczymy, czy teraz będziemy jechać szybko. Patrzcie na to. Nawet oszukałem grę, bo tak... Nie każdy wie, że tak można sobie modyfikować tutaj w każdy sposób praktycznie samochody. Ale jak widać, ja troszeczkę już grałem w tę grę, więc wiem, ogólnie znam system grania tutaj. System tych całych samochodów. No i proszę bardzo. Już jesteśmy, nie dość, że mamy pierwsze miejsce, to jeszcze w chyba 26 sekund dojechaliśmy. No właśnie, gramy niby do dwóch zwycięstw, tak? Czyli jeszcze raz musimy jechać. Okej, bo on nie chce przegrać, ten gościu. Teraz oczywiście ma troszeczkę szybszy ten swój samochód. Czy tam motocykl, ale no cóż, no jego strata. I tak wygramy. Proszę bardzo. On jedzie tam co prawda za nami, ale raczej nas nie dogoni. Chyba że się gdzieś stuknę w coś, to no wtedy będzie troszeczkę słabo. Dobra, czy mi się uda przeskoczyć? Ach, udało mi się, patrzcie na to. on będzie musiał przejechać przez most. No, tutaj trzeba uważać. No, w sumie nie trzeba. Okej, tutaj trzeba uważać troszeczkę. No właśnie. No to już widzicie, jest troszeczkę dłuższy wyścig. Ale już spokojnie, no i mamy kolejne trofeum w naszej kolekcji. No i świetnie, trofeum zdobyte, puzelek zdobyty, nutki zdobyte. Co, nawet nie mogę udawać, że dałem ci wygrać, to prawda, zostałem zmiażdżony, weź tę swoją wygraną i więcej do tego nie wracajmy, zgoda? Ha, nie zgadzasz się, co? Nie ma. Dobra, więc lecimy do kolejnego... puzelka. W sumie nie pamiętam co to będzie za challenge. Ale w każdym razie musimy się dostać do tego wulkanu tutaj. Ale chyba na dół, z tego co pamiętam. O, shit. Wow. Okej. Dobra, mamy tutaj Hambę. I co ona chce? Co to za hałasy, Hamba? Przez chwilę zdawało mi się, że to durna magia Mambo, ale z wyrazu twojej twarzy wnioskuję, że to coś znacznie gorszego. To nie ma nic wspólnego z moim mężem, tym razem to wulkan jest niespokojny od paru dni, co będzie z wyspą, jeśli dojdzie do erupcji. Tak, czyli co my mamy tutaj zrobić? Cała wyspa. Dobra. Aha, czyli najprawdopodobniej będziemy musieli usunąć po prostu te... Dobrze, więc tak, stworzymy pojazd. Teraz zmodyfikujemy ponownie. Zasilanie dajemy, silnik. Silnik dajemy obok silnika, spoko. Teraz dajemy paliwo. No nie tu, no nie. Modyfikuj pojazd. Paliwo damy tutaj. O proszę, teraz możemy jechać spokojnie. Znaczy, no powinno nam się udać, prawda? Ale nie jestem tego do końca pewien. Bo ten challenge akurat już nie jest taki fajny. Znaczy, no fajny, no... Po prostu jest... chamski. Bo prawdopodobnie nie zdobędę tutaj naszego... potrzebnego... tego... Co ja mam tu zrobić ogólnie? Co ja mam ogólnie tutaj zrobić? No patrzcie, zapomniałem. Zapomniałem. Chyba, że do wody muszę to wrzucić. I chyba tak, wiecie co? Chyba tak, chyba do wody. Do wody? Tak, do wody, dobra. Wskakuj, jedź dalej. Ajajajajaj. Dawaj. Tutaj.
Okej, kolejne dowody. Dawaj, już nawet nie będę tego komentował. Na pewno mi się nie uda. Dobra, już padnie do wody, się rozwali. Okej, ostatni. Gdzie jest nasz samochód? Tu jest. Tu jest, okej. Może zdobędziemy trofeum. Nie jestem pewien, ale zobaczymy. Musimy tam dojechać najpierw. I to jest dosyć daleko. A jeszcze do tego musimy tamte kulkę do wody dać. No to już w ogóle. Zobaczymy. Tam jest, patrzcie jak daleko. No zobaczymy. Może się uda, może nie. Ajajaj, no Jezus. Jeszcze ten mnie atakuje, no. Dobra, skały do wody, no rozumiem. Dobra. Jedziemy z tym. Jedź. Już nie zwracaj uwagi na nic, tylko wbijaj się do wody. Bez względu na wszystko. Patrzcie, no. No niestety, tak jak mówiłem, nie będzie trofeum, ale no przynajmniej jest, znaczy równie dobrze mógłbym to powtórzyć, prawda, żeby zrobić sobie to trofeum, ale myślę, że nie będzie to takie, nie jest to takie potrzebne, prawda? Dobrze, zdobyliśmy puzelek, trofeum co prawda nie, ale wszystko jest okej. Co prawda jeszcze Jinjo tutaj będą, Jinjo, znaczy Challenger Jinjo, tak, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. Więc myślę, że się usuniemy z tego świata i pojedziemy do kolejnego etapu, do kolejnego aktu. I kolejny akt też będzie w tym świecie, ale niedługo będą się odblokowywać nowe światy, które będą wyglądać zupełnie inaczej. Okej, to akurat ta podpowiedź już była parę razy. Tak teraz zastanawiam, co mam... Aha, już dobra, już wiem. Miałem taką... Tak się zastanawiałem, nie wiedziałem, co robić. Ale już wiem, musimy tutaj kręcić. Dobra. Zanosimy wszystkie puzelki tutaj do góry. Okej, tutaj się będą ogólnie otwierać różne światy też. No i ostatni puzelek. I świetnie, i teraz tam chyba kolejna kulka jest, z tego co mi wiadomo. Ale nie będziemy na razie tego brać, idziemy do kolejnego etapu tutaj. I tu już będzie... Tu jest do zdobycia tylko jeden puzelek, dlatego, że to będzie... walka z bossem, tak jakby. Tak, można tak powiedzieć, że to będzie walka z bossem. Taka nietypowa, bo... mamy tutaj na przykład noc, czyli już jest jakaś różnica między dwoma światami poprzednimi. No i mamy tutaj właśnie naszą główną antagonistkę, głównego wroga, jaką jest oczywiście Grantilda. Tutaj mamy, możemy z nią pogadać. I ten quest będzie polegał na tym, że będzie próbowała ukraść taki orzech. Zresztą za chwilkę zobaczycie. No, gadaj z nią. No, gadaj z nią. No, dawaj. Cóż to widzą moje oczy? Kokos wielki i uroczy. To musi być Lokokoko. Gruncia ma na ciebie oko. Lokokoko, kazuj. Masz pojęcie, o czym ta... Okej. Dobra, więc te dialogi na razie będę skipował, bo i tak nie ma tutaj... To nie są dialogi praktycznie, tylko tekst. Więc równie dobrze możecie sobie spauzować. Dobra, no i ona ogólnie tutaj ukradła orzech, prawda? Więc musimy teraz wybrać pojazd, który pomoże nam odebrać ten orzech. Więc tak, wybrałem taksówkę. I tak. Wybieramy zasilanie, silnik.
Silnik jakiś tam wybieramy, spokojnie tutaj. Tak, paliwo wybieramy. Ale jeszcze to nie wszystko. Jeszcze broń. Bezamunicyjny. Pięść. Właśnie. Mamy pięść. Teraz jeszcze z amunicją coś. Działo jajeczne. W sumie też moglibyśmy dać. Tutaj będzie się trzymać. Tak, trzyma się. No i tak wygląda nasze auto po modyfikacji. Oczywiście możemy zawsze od zera zbudować pojazd, ale ja nie lubię się bawić w takie rzeczy. Znaczy no, nie... Jakoś mnie to nie kręci, takie budowanie od zera. Dobra, w każdym razie teraz musimy szybko jechać i proszę bardzo. Szybko musimy teraz po prostu zdobyć. Musimy jej po prostu odebrać to. Musimy jej odebrać to, ten orzech, prawda? Uwaga. Kurde, tylko jakoś tak... Jest, udało się. Musiałem ręcznie to zrobić, Jezus Maria. Trofeum zdobyliśmy. No tak, no to akurat jest pierwsza walka z bossem, więc akurat nie była praktycznie w ogóle trudna. Ale inne walki na pewno będą trudniejsze. Przyczepne koło, więc przyczepne koło zdobyliśmy bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba, ponieważ to przyczepne koło jest też dla naszego tego pojazdu, tego, którym teraz jeździmy, i jeździmy nim też po mieście. I to jest dosyć istotne, ponieważ dzięki tym czterem kołom możemy się dostać do pomieszczeń, do części miasta, do których nie mogliśmy się dostać przez śliskie opony, które mamy właśnie teraz. Więc dobra, wracamy się do naszego miasta. Tu mamy co prawda Jinjo, ale nie będę tych Jinjo na razie robił, bo to są tylko takie challenge bez puzelków. Tylko żetony w sumie. Żetony Jinjo. I te żetony Jinjo można na coś tam wymieniać, ale nie jestem pewien, nie pamiętam na co dokładnie. Ale niedługo się przekonamy. O właśnie. Teraz nam HGW będzie tłumaczył, że zdobyliśmy nowe koła i teraz dzięki temu możemy jechać na przykład tutaj możemy wjechać, prawda? I się nie ślizgamy. Stoimy w miejscu, nie ślizgamy się, koła przyczepne są, bardzo fajnie. Więc tak, lecimy teraz tutaj. Bierzemy kulkę. No jedziemy dalej, jedziemy dać tę kulkę, wsadzić gdzieś tam, gdzie powinna być wsadzona, tak? Czyli prawdopodobnie tutaj musimy pojechać i potem gdzieś tam, nie pamiętam. Chociaż nie, wiecie co, chyba nie. Ale za chwilkę się przekonam. Za chwilkę się przekonamy, gdzie ja mam to zanieść, więc jednak, chociaż... A nie, mogę tędy pojechać. Dobra, spokojnie. Wszystko się uda. Więc tutaj mamy, tak, tę kulkę mamy tutaj zanieść. Spoko, no to zaniosę to już ręcznie. Skaczemy, no i gitara. Kolejne światy będą za chwilkę odblokowane. No właśnie, one już się tam otwierają, ale nie będziemy jeszcze tam wchodzić, ponieważ jeszcze tam puzelki są do zebrania i potem dopiero zobaczymy, co możemy dalej zrobić. Tutaj jeszcze mamy coś takiego. A nie. Nie możemy tego włączyć, nie wiem czemu. A tutaj coś mamy? Właśnie nie. No dobra, na razie nie jest to... Nie jest to potrzebne, to co to jest? Nic. Dobra, no to lecimy dalej. Mamy tutaj jeden puzelek i kolejny puzelek będzie tam, gdzie był ten gościu, ten... Które lubi się ścigać, prawda? Więc za chwilkę to weźmiemy. Tylko tutaj mamy jeden puzelek. Zanosimy go od razu do naszego banku. No i dzięki temu mamy kolejne części. O właśnie, i mamy kolejne też projekty samochodów. I jedziemy po kolejny jeden... No, puzelek. Tutaj właśnie, w to miejsce. Tylko to już nie będzie, tylko tu jest czaszka. Tu jest ten kluczyk. Dobra. Bierzemy. Ajajaj. Bierz go. No i wracamy się spokojnie. Fucking shit. No.
I teraz jedziemy spokojnie pod tym, pod bankiem. I coś się tam odblokowało chyba. Nie, kolejna kulka. Widzicie kolejną kulkę, więc od razu ją bierzemy. Bo czemu nie? Czemu nie? Ja spróbuję poza odcinkiem sobie tutaj troszeczkę pozbierać tych kratek ogólnie. Oczywiście wiadomo, że nie zdobędę wszystkie kratki. Nie zdobędę wszystkich kratek, bo nie mam jeszcze wszystkich ulepszeń. Jeśli chodzi o nasz samochód, ten tutaj. Mamy tylko jedno ulepszenie właśnie, to z tymi kołami, ale tak, jeśli chodzi o... czyli tam musimy zajechać. Jeśli chodzi o zbieranie, takie dłuższe zbieranie, to muszę mieć jeszcze lepsze ulepszenia, tak, jeszcze lepsze ulepszenia. Które, no niedługo zdobędziemy, prawda? Dobra, czyli kładziemy kulkę, odblokowujemy kolejne światy, które będą wyglądać jeszcze inaczej. Więc okej, myślę, że to by było tyle na ten odcinek. Wam pokazałem znowu ten sam świat, ale ogólnie na tym gra polega. Jak na razie, na tym gra polega, ale oczywiście to nie będą same... jak możecie się domyślić, nasze samochody to nie są jedynie jeżdżące samochody. Będą to też latające, pływające i takie tam, tak dalej, więc... Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i na razie!